Cześć, tu Seba. Witam Was w kolejnym odcinku Świata Seby, krótko zwięźli na temat. Chciałem się z Wami podzielić moimi odczuciami na temat newsletterów oraz mailingu. Nie tylko e-mailowego, ale też tradycyjnego. No, mianowicie, chodzi mi o sytuację domyślnego przyzwolenia, jaka ma miejsce w przypadku przynajmniej polskich, ja nie wiem jak to wygląda na świecie, wszystkich firm wykonujących wszelkiego rodzaju usługi związane z newsletterami. Dlaczego ja się zastanawiam? Otóż, dlaczego ktoś odgórnie decyduje, że ja jestem zainteresowany danym newsletterem? Ja oczywiście rozumiem, że ja się mogę wypisać, tylko pytanie, czy ta osoba bądź te osoby w życiu prawdziwym chciałyby, żebym ja domyślnie wlazł do nich na dywanik z moimi brudnymi buciorami, po czym oni by mnie mogli wyprosić, ale już ten dywanik muszą sobie sami wyczyścić. A tak wygląda kasowanie wiadomości. Ja wiem, że może się trochę pienię, ale no troszeczkę ostatnimi czasy wzmogła się liczba newsletterów, na które jestem rzekomo zapisywany. I się zaczynam zastanawiać, jak sobie z tym radzić. Tym bardziej, że ostatnio to już w ogóle pewna firma przegięła, bo wpisała adres biuro małpa, nie będę teraz podawał. W każdym razie to nie jest mój adres fizyczny, to jest adres firmowy do kontaktów biznesowych. I na pewno, nawet jeżeli byłbym zainteresowany, na pewno tego adresu bym nigdzie nie używał. Więc to jest pierwsza sprawa, która mnie wpieniła. Druga sprawa, że adresy, które rzekomo są pozyskiwane online, tak naprawdę są no, wątpliwe te sprawy, ponieważ podam przykład. Jakiś czas temu serwis Filmweb miał wyciek kont z adresami e-mail. I tam tak się składa, że ja w przypadku wszelakich serwisów mam aliasy dedykowane, czyli tam na przykład miałem odpowiedni przedrostek i ja wprost widzę teraz, kto używa tej bazy, żeby mnie rzekomo dopisywać, znaczy kto. Teraz tak się składa, że widzę od razu, ile razy na ten e-mail zostałem wpisany do różnych ciekawych miejsc. Oczywiście z prawem do wypisania, tylko pytanie, czy to jest dobre podejście, ponieważ osoby, które mnie znają bliżej, wiedzą, że jestem osobą, która nie lubi być uszczęśliwiana na siłę, i tego typu zabiegi, jak wpisanie mnie odgórnie na jakąś listę bez mojej zgody, no skutkują najczęściej z banem z mojej strony i trafieniem na czarną listę. Także tutaj, no moim zdaniem sobie wszystkie te firmy strzelają w kolano. Tak? Teraz jeżeli ja zdaję sobie sprawę, że mogę trochę tutaj się pienić, ale z drugiej strony, no kurde, cenię sobie swoją prywatność i ja bym chciał jednak decydować, co ja chcę otrzymywać, od kogo, a nie kurde na zasadzie, że znalazłem twój adres, to masz tutaj darmowe wpisanie na mój newsletter i będziesz dostawał co miesiąc albo nie wiem, co tydzień informacje o jakichś nowych promocjach związanymi, nie wiem, na przykład z zatyczkami do uszu, tak? No dziękuję, postoję, tak? Tak jak mówię na wstępie, to ja nie jestem osobą wszechwiedzącą. Może wy macie jakieś fajne sposoby na radzenie sobie z tym. Więc jeżeli byście coś mieli, to napiszcie w komentarzu. I tutaj dochodzimy jeszcze do drugiego tematu, który chciałem dzisiaj poruszyć, a mianowicie przesyłki nieadresowane, pocztowe, zwykłe. Otóż, jakiś czas temu, może od początku, jakiś czas temu pojawił się taki projekt o nazwie Czysty Punkt, który zakłada, że wszelkie osoby, które nie chcą otrzymywać wszelkich przesyłek nieadresowanych, czyli na przykład jakaś ulotka, oferta, cokolwiek, co nie ma wprost adresu do Was, że sobie osoby tego nie życzą. Taką naklejeczkę się przykleja przy swojej skrzynce pocztowej i w teorii to powinno zabezpieczyć przed niechcianą pocztą. A przed niechcianą pocztę w tym momencie właśnie uważa się wszelkie nieadresowe przesyłki. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby jeszcze to było respektowane, ponieważ tak się składa, że znajomy ma to przyklejone. Charakter jego, no, mieszka sam, więc charakter jego pracy czasem wiąże się z wyjazdami służbowymi.
i kiedyś wrócił do domu i zastał, chyba wrócił po 2 tygodniach z tego co pamiętam, i zastał skrzynkę pocztową całą zapchaną ulotkami i wśród nich był tam chyba jeden czy dwa jakieś druki, których się spodziewał i czekał na nie. Także pytanie, czy to jest słuszna droga, bo z jednej strony otrzymuje coś, co i tak ląduje w kiblu, a z drugiej strony poza faktem estetycznym, nazwijmy to, jest jeszcze sprawa ułatwienia spraw dla potencjalnych złodziei, którzy widząc, że ktoś przez długi okres nie odbiera na klatce schodowej skrzynki, to potencjalnie go nie ma w domu. No jeżeli go nie ma w domu, no to wiadomo, nie będę kończył. Także tutaj ja się zastanawiam generalnie nad polityką związaną z marketingiem pocztowym, mailowym i newsletterowym w Polsce, bo nie wiem, jak to wygląda w innych krajach. Żyję w Polsce i tym się tu interesuję, ale moim zdaniem jest to mylne podejście i tak naprawdę najbardziej boli mnie fakt, że kilka razy w tej sprawie pisałem do GIODO na zasadzie pytania, co zrobić z tym fantem, jak zrobić, żeby mnie domyślnie nie wpisywali do czegoś, czego ja nie chcę, bo to też poniekąd jest pogwałcenie mojej prywatności, prawda? A GIODO oczywiście mi nie odpisało, także mam wrażenie, że jest ciche przyzwolenie do spamowania ze strony nawet GIODO, który z jednej strony tutaj wielka ochrona danych osobowych, tak? Tutaj nie wolno wysyłać ofert do tego, ale wolno wpisywać na newsletter, a przepraszam bardzo, czym jest newsletter, jak nie sprzedawaniem swojej oferty, tak? Ja raczej nie zapisuję się na newsletter firmy związanej, nie wiem, na przykład z fotografią, tak, żeby dostawać informacje o pogodzie, prawda? Raczej w jakimś konkretnym celu człowiek się zapisuje na newsletter, więc tutaj mam wrażenie, że polskie prawo jest w tym aspekcie nieco kulawe i tak jak mówiłem na wstępie, jeżeli wy macie jakieś fajne, sprawdzone narzędzia radzenia sobie z tymi problemami, to zapraszam do dyskusji pod filmem, ponieważ tak jak podkreślam, tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem alfa i omegą, jestem tylko człowiekiem, tak? Po prostu mówię wam o tym, co mnie w danej chwili boli, bo też na tym polega specyfika wideoblogingu, że nie zawsze jest super fajnie i kolorowo. Podsumowując dzisiejszy odcinek krótko zwięźle na temat, podzieliłem się z wami z tym, co mnie obecnie boli, ponieważ wideoblogi mają to do siebie, że czasem też się, że nie tylko mówi się o tych fajnych sprawach, ale też o bolączkach życia. To też właśnie dzisiaj się z wami tym podzieliłem, mając nadzieję, że nie wiem, może podpowiecie, jak sobie z tym radzić, a może coś jeszcze. No, jestem otwarty generalnie na dialog. Tyle na tę chwilę, na dzień dzisiejszy. Do zobaczenia następnym razem i pozdrawiam. Hej!